Witam, dzień dobry w moim wideo poradniku w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić frytki. Pierwszą rzeczą, która będzie Wam potrzebna, to 1 litr kujawskiego na przykład oleju rzepakowego. Tylko 1 litr. Potem przygotowujemy nasze ukochane ziemniaczki. Ziemniaczków może być kilogram, 2 kilo, zależy ile zjecie. Ja przygotowałem tutaj 600 albo 700 gramów ziemniaków. No i tak, co robimy dalej? Lejemy wodę, żeby ziemniaki trochę odsapnęły, albo od razu obieramy, zależy co kto lubi. Ja lubię najpierw je tutaj pomoczyć w wodzie, niech sobie odleżą i dopiero potem zaczynamy je rozbierać. Ja na razie je tutaj zostawię. I teraz co robimy dalej? Bierzemy naszą ukochaną tutaj patelnię. Stawiamy na gaz i lejemy do niej litr naszego oleju. A więc teraz wielu z Was pewnie zapyta, co zrobić, gdy pokroiliśmy już nasze ziemniaki i są one wymoczone i wysuszone. A więc teraz wielu ludzi pewnie wzięłoby inną miskę, coś by z nimi zrobiło. I teraz ja pokażę Wam, co zrobić z naszymi ukochanymi ziemniaczkami. Bierzemy nóż, no może troszkę mniejszy, bo tym trochę trudno będzie mi kroić. Bierzemy to i kroimy to tak jak frytki. Mogą być cięższe, mogłyby być grubsze. Ja tnę to na różne kawałki. By nie wyszło jakoś tak strasznie równomiernie. I teraz mamy oczywiście z naszego ziemniaka takie plasterki. Pewnie większość z Was już wie, co z nimi robić. Kroimy je tak, jakbyśmy chcieli uzyskać frytki. I z takimi rzeczami potem przejdziemy do oleju. Ja jeszcze muszę troszkę pokroić, więc takie rzeczy zostawimy. Wyglądają trochę jak seler. A więc po pokrojeniu wszystkich ziemniaków w takie oto paseczki randomowej długości, u mnie różnej totalnie, bierzemy olej i wlewamy go do naszego garnka. Ustawiamy olej na ogień. Na początku na 5 minut i zobaczymy, jak to się rozwinie. A więc po 5 minutach nie stało się nic ważnego. Na razie olej tylko troszkę bulgocze. Muszą się zacząć w nim pojawiać takie bąbelki, jak widać o tutaj, o. Na całym musi się tak bąbelki pojawiać. Widzę, że powoli się pojawiają. I potem weźmiemy naszą frytkę i zobaczymy, co się stanie. Na razie nic się nie dzieje. Nasza frytka jest cała, nic się jej nie dzieje. I czekamy do momentu, aż z frytki zaczną też takie bąbelki lecieć. Teraz pewnie zapytacie, po czym poznać, że jest gotowe. Bierzemy frytkę. Jeżeli zaczyna budzować, to znaczy, że można spokojnie wrzucać wszystkie frytki do oleju. No i teraz wrzucę wszystkie fryteczki do oleju i zaraz pokażę Wam wynik. Tak, ustawiacie miernik na 15 minut. Idealnie 15. I czekamy, aż frytki zrobią się trochę takie brązowe jakby. Oczywiście co parę minut trzeba je także trochę odciągnąć od dołu, żeby nam się nie przykleiły. I zaraz po 15 minutach zobaczymy, jak to wygląda. Po 15 minutach frytki u mnie wyglądają w taki oto sposób. Nie są one źle zrobione, trzeba po prostu troszkę dłużej poczekać, aż staną się bardziej brązowe, rudawe, jak kto woli. Czekamy jeszcze kolejne 5 minut. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja po 5 minutach. Tutaj mi troszkę przywarło. Ładnie pachnie. Frytki co prawda nie są tak brązowe jak powinny, ale zaraz coś sprawdzę.
ale smakują całkiem dobrze. Więc teraz frytki powoli odcedzamy, przenosimy do naszej miski i będziemy je jeść.